Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, homoseksualny komunizm rozwala Amerykę od środka, w zasadzie pozbawia Amerykę obronności. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No ten to w zasadzie sam się zdemonetyzuje, żeby nie dawać im satysfakcji zdemonetyzowania ze względu na, no, powiedzmy, treść. Jest nadzieja, że nie usuną filmiku. No teraz jest wielki problem, Teraz Bud Light, czyli ten Budweiser, miał problem z transwestytą. No i tego rodzaju problemy ma amerykańska marynarka, lotnictwo, armia. No wszystkie te sprawy wojskowe zostały opanowane przez ludzi, którzy o innych powiedzmy preferencjach seksualnych. No i to sięga najwyższego szczebla. Wojsko w czasie pokoju, no to jest słodka posadka. Tam jest dobra pensja, później na starość jest dobra emerytura. Jest jakaś tam rozrywka i tak dalej, no, a teraz coraz więcej ludzi po prostu jest orientacji innej niż taka tradycyjna i to się coraz bardziej pogarsza. Komisja w Senacie miała takie przesłuchania, zeznania i okazuje się, że marynarka wojenna, brakuje im $2 miliardów na wyremontowanie tych wszystkich okrętów wojennych, na doprowadzenie do porządku wszystkich tych sytuacji statków, okrętów wojennych. Słabo, to wszystko jest słabo. Amerykańska marynarka jest w słabej sytuacji, stocznie wojskowe są w słabej sytuacji, w przeciwieństwie do chińskich. Jest taki ogólny, można powiedzieć, upadek amerykańskiej marynarki wojennej. Chińczycy no szaleją. Chińczycy rozbudowywują się, nie tylko marynarka, ale i lotnictwo, i armia, i tak dalej, i tak dalej. Także, że badania w przestrzeni przepraszam, w kosmosie również to jest, no dużo tych amerykańskich czterogwiazdkowych generałów, no to mówi, że to jest nie do uwierzenia, co Chińczycy robią. I Chińczycy mają największą marynarkę teraz pod względem tonażu i tak dalej. No nie mają tak dużo lotniskowców, nie mają tam tych lotniskowców napędzanych atomowymi, energią atomową i tak dalej, no ale mają, łapią, doganiają, przeganiają cały Zachód. Od 50 lat, od dzieci kwiatów, od tych wszystkich hipisów z lat 60., no to jest socjalizm, tak? Komunizm od lat 60. po prostu jest tu wpajany. No i do wojska się nie garną. Od 50 lat wojsko jest w zasadzie ochotnicze. No dlaczego jest ochotnicze? No bo jak było przymusowe, no to w zasadzie tam się obijali, dezerterowali, nikt nie chciał służyć. No i doszli do wniosku, że nie ma co. Dużo smutna sprawa jest taka, że czarni w ogóle się nie utożsamiają z Ameryką. Oni ciągle po 200 lat uważają, że Ameryka jest winna tego niewolnictwa i wszystkiego i nie utożsamiają. Są wyłączeni po prostu z tego, sami się wyłączają. No i są jakieś tam ilości, ale patrząc po prostu na populację czarnych do ogólnej populacji i to ilość czarnych w wojsku nie jest tak duża. No tak samo jak i w policji. Też tam
tam też tam nie idą. Nie chcą być częścią tego społeczeństwa, co jest bardzo, bardzo smutne. No teraz ta rekrutacja do tych wszystkich marynarki, armii, lotnictwa i tak dalej, brakuje 15 tysięcy tych rekrutów. Nie ma tych rekrutów, nie przychodzą. No i co jeszcze gorsze jest to, bo 8 tysięcy ludzi w mundurach w wojsku zostało wywalonych przez debilowatą politykę Bidena za te przymusowe szczepienia. No i w tym roku będzie jeszcze gorzej. Bo ogólnie rzecz biorąc nie chcą iść do wojska. Młodzież nienawidzi Ameryki, ludzie poniżej 30 roku życia to 70% wierzy w socjalizm i tak dalej, i tak dalej. No, marynarka wojenna przekracza już wszelkie jakiekolwiek logiczne poziomy. Pokazywali tam jakąś osobę, która jest, deklaruje się jako non-binary, czyli uważają, że nie jest ani kobietą, ani mężczyzną, no pomimo tego, że ma jądra i członka i tak dalej. No Ta osoba, ten oficer w sumie w marynarce właśnie zachwalał życie w wojsku, zachwalał życie w marynarce. No i mówił, że jak był na tym na okręcie za 13 miliardów dolarów. Pierwsze wypłynięcie okrętu wojennego Gerald Ford, 13 miliardów, no i to właśnie ten oficer non-binary bardzo był zadowolony, tłumaczył, że tam brał udział w wieczorze literackim, czytał poezję homoseksualną i wszystkich tych LGBT+. Ciekawe jest, jak wygląda ten plus, tak? Jak można rozpoznać plusa. No i czytał tą poezję homoseksualną do całego statku i był bardzo zadowolony, że tak to się dzieje. No, całe te wideo szału dostało na internecie, ale to no to jest cena za to. W tym samym mniej więcej w czasie marynarka powiedziała, że inny też marynarz też jest jako non-binary i że zostanie cyfrowym ambasadorem dla marynarki. No, w takim kierunku idzie obrona narodowa Ameryki. No nie jest to dobry kierunek. No, Senat przesłuchiwał i w sumie się pytał, dlaczego to się wszystko tak dzieje. No admirał Gilday powiedział, że tak, że homoseksualizm i wszystkie te czytanie tych homoseksualnych poezji, no to jest właśnie kierunek marynarki wojennej, w którym musi właśnie marynarka wojna iść. No i później kto się dziwi, że do marynarki nikt nie chce wstępować. No nikt się nie dziwi. Administracja Bidena to w sumie chce zamienić, już wszystko zostało opanowane przez homoseksualnych komunistów, uczelnie, gazety, telewizja, no cała w zasadzie budżetówka, partia rządząca, no to oni są opanowani przez homoseksualnych komunistów, no teraz zostaje wojsko, tyle tylko, że jak wojsko już upadnie, no to już upada tak jak Rzym. Tak, to już ogólnie rzecz biorąc w Ameryce nie ma granic. No ten główny generał, admirał Austin, kiedy przyszedł do został szefem marynarki, no to pierwsze co zrobił, no to powiedział, że to muszą być przeszkolenia antyekstremistycznego zachowania. No i
całe były treningi, nauczanie, lekcje i tak dalej. Wojsko spędziło 4 miliony godzin. 4 miliony godzin robiąc właśnie takie rzeczy. No w tym czasie, no to cały ten kretyński admirał, no to mógł się bardziej zainteresować wycofaniem wojsk amerykańskich z Afganistanu niż czytaniem poezji homoseksualnej. No na tym całym spotkaniu w Senacie, no to jak zwykle komuniści atakowali tych normalnych, komuniści atakowali republikanów. No rozdzielenie pomiędzy demokratami a republikanami, no to jest bardzo proste. No to jest po prostu normalność jest po stronie konserwatystów. Ostatnio była taka propozycja, żeby Senat zatwierdzał tych wyższych oficerów, no to właśnie ci debile zaczęli krzyczeć, że ci żołnierze będą musieli iść do kolejki po żywność darmową, a ci oficerowie, którzy powinni być, no bo teraz to jest powiedzmy 200 tych nominacji i awans dostają i po prostu ci generałowie stemplują, no ale teraz wygląda na to, że najwyższy jest czas, żeby Senat, żeby politycy patrzyli, kto jest w tych wszystkich władzach, kto kieruje tym wojskiem amerykańskim. W Ameryce jest 2 miliony ludzi w mundurach, 650 generałów, także to w sumie jest bardzo duża sprawa na 330 milionów ludzi, no ale no Chińczycy przeganiają Amerykę we wszystkim. Ameryka sama się wykańcza. No zobaczymy jak długo komuniści będą wykańczali. Jest nadzieja, że połowa tych demokratów jest normalna. Jest nadzieja, że połowa demokratów pójdzie po rozum do głowy i zacznie coś robić. Dla amerykańskiego bezpieczeństwa wojsko jest bardzo ważne. Dla światowego bezpieczeństwa to też jest bardzo ważne. No musi być to jakaś taka mocna siła w miarę demokratyczna, w miarę jakaś taka wolnorynkowa, w miarę otwarta. No a teraz marynarka jakieś zwidzenia, tak jak ten Bud Light z Transvestitą, kiedy Bud Light stracił 1/5 sprzedaży, cały stok spada. No i tak samo cała marynarka amerykańska spada. No muszą się obudzić, muszą być chyba obudzeni. Ameryka normalna, Ameryka musi kopnąć w dupę tych wszystkich nienormalnych i musi jakoś to wszystko otrząsnąć. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, to jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, dziękuję wszystkim konserwatystom, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na tych, którzy chcą bronić waszego kraju. Głosujcie na tych, którzy nie chcą podatków, którzy wierzą w ograniczoną skrobankę, którzy wierzą w wolność słowa, którzy wierzą w wolność do posiadania, w prawo do posiadania broni i tak dalej, i tak dalej. No musicie głosować dla normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no widzicie, no już nie ma co dodawać. Jak benzyna droga, Ameryka się rozpada, inflacja galopująca, marynarka jest, wszystko zaczyna być opanowywane przez komunistów homoseksualnych. To nie jest normalne. Zdrowia dla normalnych.